Sosna zwyczajna jest drzewem najliczniej występującym w Polsce, choć w Tatrach ją spotkamy w niewielu miejscach. Głównie na dolomitowych skałkach o południowej ekspozycji, gdzie ma dostęp do życiodajnego światła. Sosna niejedno ma imię, ponieważ w Tatrach w stanie dzikim rosną trzy gatunki. Sosna zwyczajna, kosodrzewina oraz limba. Biorąc pod uwagę stopień rozpowszechnienia sosny zwyczajnej w kraju, chciałoby się napisać, parafrazując słowa Benedykta Chmielowskiego, autora pierwszej encyklopedii: sosna jaka jest, każdy widzi. Dla porządku przypominamy, że jest to na ogół wysokie drzewo osiągające blisko 40 metrów. W Tatrach, głównie ze względu na to, iż rośnie na granicy swoich możliwości, drzewka są znacznie niższe, zwykle kilkunastometrowe. Drzewo to ma po dwie igły w pęczku, które wyrastają z tak zwanego krótkopędu. Dość łatwo można je rozpoznać również po czerwono-cynamonowej korze, w górnej części pnia, która łuszczy się cienkimi płatami. Dodajmy jeszcze, że jest długowieczne, żyje ponad 500 lat. W Tatrzańskim Parku Narodowym drzewo to można spotkać m.in. na Łysej Skale nad Łysą Polaną, Nosalu, licznie występuje pośród skał małych i wielkich korycisk w Dolinie Chochołowskiej. Najwyżej rosnące osobniki spotkano na wysokości 1510-1580 metrów nad poziomem morza. Sosna zwyczajna nieprzypadkowo jest tak liczna w całej Polsce. Sprzyjają jej warunki, ale przede wszystkim sprzyjał jej człowiek, sadząc to drzewo niekiedy gdzie popadnie. Jej drewno ma mnóstwo zastosowań. Jest doskonałe na opał, do budowy domów. Wykorzystywane jest w przemyśle papierniczym. Ma też sosna właściwości lecznicze. Pączki sosny działają wykrztuśnie, ponieważ zawarte w niej substancje czynne zwiększają ilość śluzu wytwarzanego w drogach oddechowych i ułatwiają oczyszczanie się oskrzeli. Mają one także właściwości moczopędne i dezynfekujące. Działają bakteriobójczo i dlatego wyciągi z pączków sosny mogą być stosowane w leczeniu zapaleń przewodu pokarmowego oraz dróg moczowych.